Miło mi Państwa powitać w pierwszym po wakacjach magazynie samorządowym. Takim tradycyjnym, prawie w tradycyjnym gronie się spotykamy. Pani Barbara Mroczkowska. Dzień dobry, witam Pan Państwa. Przewodniczący Sławomir Szczot. Witam. Pani Stefania Ratajczak. Pani Hania Kotomska. Dzień dobry Państwu. I Pan Grzegorz Łosiecki. Serdecznie Państwa witam. Sesja 10 września o godzinie 12. W takim razie może rozpocznijmy od zmian w budżecie, bo myślę, że one będą. Tak, Panie Redaktor, 10 września o 12 zaczynamy. Jest 20, w projekcie porządku obrad jest 22 projekty uchwał. Wiemy, że mogą pojawić się jeszcze 3 projekty i wszystkie te 3 projekty dotyczą walki z dopalaczami. Między innymi jest też kilka ważnych społecznie projektów, ale myślę, że je za chwilę omówimy. Tak. Zmiany do budżetu są, ponieważ no, minęło 2 miesiące od poprzedniej sesji, stąd tych zmian jest bardzo dużo. Generalnie są to zmiany porządkowe, ale tak z generalnych liczb to do budżetu wpływa. No i też zaraz znajdujemy na to wydatki, ale prawie 1 000 000 zł, 936 640 zł i ta kwota ma, że tak powiem, rozbita jest na wiele czynników, na przykład w wydatkach, przychodach gmin dodatkowe 59 tysięcy złotych z wpłat firm, które uczestniczyły w pikniku szybowcowym. Takie mamy więcej dochodów z tym związane. Mamy zwrot środków wydanych na projekty w ramach OFAL-u. Dostaliśmy dotacje i do gminy, i do powiatu na wyposażenie gabinetów w szkolnych medycznych. Dostaliśmy zapowiedź dotacji 243 tysiące złotych na remont bieżni na stadionie naszym lekkoatletycznym. Z powiatu przekazujemy otrzymano z dotacją pieniądze 200 tysięcy złotych na straż pożarną, także na te gabinety, o którym mówiłem, na środki dla Powiatowego Urzędu Pracy, to jest 114 tysięcy, dla informacji turystycznej, jakby teraz idziemy jakby w drugą stronę, wydajemy te 59 tysięcy złotych dla informacji turystycznej, na te koszty związane z piknikiem szybowcowym, o tyle jakby mniej wydaliśmy. Umniejszamy 90 tysięcy złotych na rozbudowę cmentarza komunalnego, a wydajemy z tej kwoty 43 tysiące złotych na opracowanie analizy finansowo-organizacyjnej realizacji zadań edukacyjnych oraz przygotowanie programu oświatowego, taki audyt, ten audyt już trwa. Następnie dotację otrzymuje Dom Dziecka Caritas, ponieważ znalazło się tam 17 osób więcej, dzieci, 17 dzieci więcej, stąd też to takie dwie duże rodziny, stąd też taka pomoc. Musimy dołożyć też do elewacji szkoły podstawowej nr 2. Rozdzielamy dotacje na przedszkola publiczne i niepubliczne. I tak można by mnożyć, jest i tych pomnik. Ponieważ jedną z projektów uchwał jest postawienie pomnika ludziom Solidarności. Związek Zawodowy Solidarność i przyjaciele związku ufundowali pomnik, a miasto jakby musi zrobić porządek na tym skwerze u zbiegu ulic Niepodległości Dąbrowskiego. Rzeczywiście tam od dawna nic się nie dzieje, więc przy okazji będzie to też rewitalizacja tej części miasta. I to tyle. Są na przykład oszczędności na termomodernizację zespołu szkół technicznych, także ta kwota będzie do podziału. Także no, tych zmian jest bardzo dużo, od takich najmniejszych kwot, od chyba bodajże 90 groszy do tych 100. Na tej sesji będzie projekt uchwały dotyczący nadania hali Trapez imienia Zbigniewa Białasa. Nie będę Państwa tu wywołała do odpowiedzi, ale myślę, że Panu Zbigniewowi to się po prostu należy, tak? Tak. Wydaje mi się, że każde miejsce w mieście przypomina Pana Białasa, a inicjatywa, która właśnie teraz jest przygotowana na sesję, jeśli chodzi o honorowanie
hali imieniem Zbigniewa Białasa jesteśmy oczywiście jak najbardziej za przyjęciem takiej uchwały, ponieważ była to wielka postać, jeśli chodzi o sport i kulturę w mieście. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, to powiedzieć pani Basiu, że nadanie imienia hali pana Białasa jak najbardziej, bo tym bardziej jak wszyscy w mieście Leśnie wiedzą, młodzież, dorośli i nawet osoby starsze, ten pan był związany całe swoje życie ze sportem, więc oddaję mu części i imieni tej hali jak najbardziej. Także myślę, że tutaj nie będzie żadnego sprzeciwu, żadnego klubu. Oczywiście również przychylamy się do tego projektu uchwały, doceniamy rolę pana naczelnika Białasa. Przykro nam, że zabrakło go wśród nas tak wcześnie. Myślę, że akurat hala Trapez jest najodpowiedniejszym miejscem ze względu na takie paralele pomiędzy właśnie obiektem a panem Białasem i no nie można było właściwie znaleźć lepszego miejsca. Chociaż oczywiście fajnie by było jeszcze nazwać tę halę w momencie, kiedy ona by nie wymagała takich nakładów remontowych, bo to też na pewno nas czeka, ale oczywiście co do zasadności takiego projektu uchwały nie mamy żadnych zastrzeżeń, jesteśmy za. Ja myślę, że pamięć o panu naczelniku Zbigniewie Białasie przede wszystkim pozostanie w tysiącach wspomnień mieszkańców Leszna i regionu i to jest największą wartością. Natomiast dobrze jest i fajnie, że jesteśmy tutaj zgodni w tym, że warto jest, aby ta pamięć miała taki wymiar namacalny i tu absolutnie zgadzam się, że hala Trapez, która jest miejscem, gdzie odbywają się nie tylko imprezy sportowe, ale również wielkie imprezy kulturalne, a więc łączę te dwie dziedziny, których pan naczelnik był, no myślę, pan specjalistą, tak? Nie było drugiej osoby takiej w Lesznie, która mogłaby powiedzieć wszystko na temat sportu i na temat kultury, przynajmniej tej leszczyńskiej. Myślę, że fajnie, a rzeczywiście, jeżeli jesteśmy przy temacie hali Trapez, ona oczywiście wymaga jakichś remontów i myślę, że pewnie konstruując budżet na 2016 rok trzeba będzie wziąć pod uwagę, bo chociażby ostatni piękny koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa pokazał, że ewidentnie przydałaby się tam chociażby dobra klimatyzacja, nie mówiąc już o tym, o czym mówi się od jakiegoś czasu, czyli te podejścia dla osób niepełnosprawnych. To jeszcze jest, dodam, zespół szkół technicznych, tak? 50-lecie, nadanie tak. Oznaczenia zasłużone dla miasta Lesza, to także czy tutaj... Tak. Znaczy się, wniosek taki wniosek o nadanie tytułu zasłużone dla miasta Leszna złożyło środowisko absolwentów, koło przyjaciół, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych. Było to poddane konsultacji do klubów radnych, nikt nie wniósł zastrzeżeń, stąd też taki projekt uchwał się znalazł na sesji. 2 października odbędą się te uroczystości związane z 50-leciem, także myślę, że tam będziemy mieli okazję spotkać się, no jeżeli radni podejmą decyzję, to też i wręcz. Myślę, że to chyba nie będzie, no chyba tak? To jest piękne podsumowanie 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych, zasłużona szkoła. Puściła tylu wybitnych absolwentów. Ale ważne podkreślić. I chyba zasługuje też i to ta społeczność szkolna, żeby uhonorować ich. Także. Ale ważne podkreślić, że często nadajemy imiona osobom, a tutaj się po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale bardzo rzadko. Pierwszy raz oświatowej jednostki. Oświatowa jednostka po raz pierwszy. Bardzo cieszę, że dostrzegamy mieszkańcy Leszna i my, nie tylko osoby, ale również przedsiębiorstwa, a chociażby teraz mam na myśli szkołę, która będzie wyróżniona takim zaszczytnym wyróżnieniem. Także ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że ta szkoła to jest jedna ze starszych szkół w Lesznie. No 50 i, lat. Tak jest. I proszę Państwa, ona wypuściła ze swoich murów naprawdę wiele, wiele wybitnych osobowości, nie tylko, które są w mieście Lesznie, ale na terenie całej Polski. Można tak żartobliwie powiedzieć, że będziemy mieli 2 zasłużonych koniorów, bo pan doktor Alojzy Konior jest już zasłużonym, natomiast jak mówimy o Zespole Szkół Technicznych, to nikt nie kojarzy, a kiedy powiemy o koniorze, to każdy wie gdzie, także będziemy mieli koniorów 2 zasłużonych. Ja uważam, że największą wartość, jaką dała ta szkoła Leszną i regionowi, to jest te dziesiątki tysięcy fachowców, którzy pracują w naszych firmach. To jest, uważam, że największa zasługa dla miasta, że jednak ci fachowcy, to dzięki temu, że była odpowiednia kadra
nauczycieli i ludzi, którzy przygotowali do zawodu, też wychowawców, ale też i pracowników tej szkoły. Także wszyscy się jakby doprowadzili do takiej sytuacji, że no nie ma w zasadzie w Lesznie i w regionie poważniejszej firmy, poważnej firmy bez absolwentów tej szkoły. Ja tu kąśliwie dodam, że myślę, że absolwenci tej szkoły również zasilają nie jeden rynek pracy w Europie obecnie. Może tak. Niestety tak. Wczoraj byłam na jednej z komisji i pojawił się tam temat gronowo zaciszę i pani radna Wanda Nawrocka wspomniała o tym, że należałoby upamiętnić obóz, który istniał właśnie na Gronowie. I tutaj chciałabym Państwa zapytać, jakie jest stanowisko Państwa w tej sprawie, bo właściwie jakby sprawa, nie wiem, Panie Grzegorzu, może od Pana zacznę. Ja przepraszam, jeszcze... ja tylko, jeżeli można, bo tak? Wiem, że Pani Wanda Nawrocka będzie pisała interpelację w tej tak, sprawie. Tak, bo tam podobno na tym terenie powstał jakiś ogródek Jordanowski. Tak, jej chodzi o to, żeby jakby upiec dwie pieczenie na jednym rożnie przy okazji jakby zajęcia się tym miejscem z powodu tego placu zabaw. Tylko jakby pani dokończyć, nie chciałaby, żeby tak, ogródek Jordanowski nosił tak, imię. Chodziło właśnie o to, że w tym miejscu właśnie powstał ogródek Jordanowski, a pierwotnie miało tam powstać miejsce pamięci ofiar tegoż obozu w Gronowie. I myślę, że tu Grzegorz będzie miał więcej do powiedzenia. Znaczy, ten temat jest rzeczywiście już poruszany w samorządzie od kilku lat i trzeba powiedzieć, że w ubiegłej kadencji Rada Miejska Leszna przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w tym dość sporym obszarze, bo tam jest kilka hektarów, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie ile, ale jest to bardzo duży obszar, wydzielony jest takie miejsce zieleni, które w tym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określone jest również jako miejsce pamięci o obozie, który tam się znajdował. Jakby założenie miało być takie, że nie ma być to kolejny jakiś głaz czy monumentalny pomnik, ale ma to być jakiś taki rodzaj być może pewnego artystycznego wyrazu, aby przypomnieć o funkcjonowaniu w tym miejscu obozu, bo myślę, że co do tego ani w poprzedniej kadencji, ani w tej nie będzie wątpliwości, że każdy tego typu sytuację historyczną należy pamiętać. Ja przypomnę, że to nie jest tylko, albo to nie jest przede wszystkim trauma narodu polskiego, ale to jest trauma wielu tysięcy ludzi z różnych państw, z Francji, z Holandii. Także myślę, że naprawdę, na pewno Niemiec oczywiście też, także warto na pewno to upamiętnić. Ale myślę, jak? Ale to jest pytanie, ja myślę, że bardzo otwarte, tak? I tutaj myślę, że jeżeli chodzi o miasto Leszno, mamy wiele przykładów takich, że organizujemy otwarte konkursy, oferty. Ja bym, gdyby to ode mnie osobiście zależało, nie wskazywał w żaden sposób jakiegoś rozwiązania. Być może po prostu trzeba w przestrzeń publiczną puścić zamysł upamiętnienia i czekać na ciekawe propozycje. Są bardzo różne, w tej chwili obserwujemy nie tylko w Polsce, ale w Europie, możliwości upamiętnienia, różne konstrukcje łącznie ze światłem, z wodą, tak? Także ja bym nie wskazywał konkretnego miejsca i konkretnego sposobu, ale na pewno warto upamiętnić. Może nawet jakaś organizacja pozarządowa w ramach jakiegoś konkursu mogłaby coś wspaniałego wymyśleć, bo dzisiaj młodzi ludzie są tak kreatywni, mają tyle wspaniałych pomysłów, że może dać tutaj też. Ja też myślę, że to nie akurat nie powinno należeć do zadań Rady, bo no cóż, my możemy właściwie ustalić, no, my możemy się przychylić do tego, że takie miejsce powinno być, przychylamy się jak najbardziej. Jest tam rzeczywiście teren zielony i to mogłoby służyć jako jakaś taka baza wyjściowa. A tak jak wspomnieli tutaj moi koledzy, no możliwości są nieograniczone, rzeczywiście może fajnie by było zrobić to w taki niekonwencjonalny sposób, nie ograniczyć się do postawienia pomnika czy tablicy, bo to rzeczywiście w tej chwili można jakby się dać ponieść troszeczkę wyobraźni i poprosić chociażby młode środowiska, nie wiem, czy licealne, czy nawet studenckie tutaj mieście o pomoc w tej sprawie. Panie Przewodniczący, ja jeszcze może dodam też, że odnośnie tego tematu, że jak wspomniał pan Grzegorz Rusiecki, w planie zagospodarowania przestrzennego to było i ja myślę, że nam to nie uszło uwadze. To jest właśnie, uważam, teraz czas. Myśmy tam wskazali, że o ile pamiętam, pan Tomasz Malewczy wspominał o tym, że to ma być to miejsce pamięci upamiętniających tych osób i myślę, że teraz ta rada przez ogłoszenie otwartego konkursu, o którym wspomniał pan Grzegorz Rusiecki,
doprowadzi do tego, że to miejsce zostanie upamiętniające, tego, że one nie zostały zapomniane. Ja uważam, że wszystko, żeby coś dobrze zrobić, wymaga pewnego czasu, przemyślenia. Najgorzej, jak coś się robi, hop, nie za szybko. To już za długo, za długo. Tutaj moje zdanie. Istotne jest też to, że jeszcze żyją ofiary tego obozu i należałoby prawdopodobnie no, wykorzystać też ten czas, żeby w odpowiedni sposób tych ludzi uhonorować. Myślę, że dla nich jest to bardzo istotne. To przejdźmy, tak? Moja generalna uwaga jest taka, że na terenie obozów nie powinno się stawiać nieruchomości zabudowanych, tak, więc no. Moim zdaniem powinno to zostać pozostawione, być może zrobiony jakiś oddział jakiegoś muzeum z innego miasta, jakby upamiętniający II wojnę światową, bo tak trochę dziwnie, w miejscu, gdzie chowano zresztą umierających tam i żołnierzy, i ofiary przedwojenne, powojenne, może nie przedwojenne, wojenne i powojenne, gdzie przetrzymywano ludzi, budowanie domów jednorodzinnych jest takie trochę niesmaczne, ale jak już takie decyzje zostały podjęte wcześniej, to myślę, że w formie jakiejś chociażby tablicy informacji, żeby było wiadomo, że coś takiego tu było. No właśnie, tablica informacyjna, o tym pani Wanda mi nawróciła. Tablica informacyjna, też mówiła, jak najbardziej, jak najbardziej. Panie Przewodniczący, trafiła do Was petycja mieszkańców Leszna, a chodzi o dostęp do plaży nad Jeziorą Damińskim. Tak, tak. No mieszkańcy korzystają ze swoich praw i składają petycję. Tym razem ponad 800 mieszkańców Leszna złożyło petycję w sprawie jakby prośbą o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską Leszna jakby w ich imieniu, żeby się ujęli za tym, co dzieje się w Bożkowie. Ja przypomnę, no sytuacja jest taka, każdy, kto tam wypoczywa, jeździ, wie, że tych plaż jest coraz mniej, że te plaże są niezagospodarowane, dzikie wręcz, że nie sprząta się tam po plażowiczach, że nie ma ubikacji. To jest jedyne takie piękne jezioro, w którym nie ma publicznego dostępu do toalet. Gdzie ta przez zarastanie brzegów, ta linia brzegowa dostępna dla mieszkańców jest coraz mniejsza. Jeszcze w dodatku próbuje się sprzedać jedną z tych plaż jednemu z przedsiębiorców tam funkcjonujących. I mieszkańcy jakby oczekują, że Rada Miejska Leszna wesprze ich oczekiwania, ich obawy przez przyjęcie swojego stanowiska. Uważamy, że zgodnie ze statutem to nie leży w kompetencji Rady Miasta. Rada Miasta w Lesznie jest powołana, żeby służyć mieszkańcom tego miasta. Właściwym jest tutaj wójt, starosta i nawet zbierając petycję, uważam, że w błąd zostali wprowadzeni mieszkańcy, że zbieramy podpisy, petycja w sprawie, która dzieje się tam w Bożkowie. Ja nie wiem, jak odbiera to pan starosta, jak odbierze to wójt Włoszakowic, że my jako radni debatujemy nad tym tematem. Jak byśmy się czuli, gdyby powiedzmy wójt Święciechowy ingerował, jak budujemy ścieżkę rowerową w Lesznie, z uwagi na to, że ludzie ze Święciechowy też przyjeżdżają do Leszna i jeżdżą po ścieżkach rowerowych. Więc tak jest moje stanowisko, że powinniśmy się zająć sprawami w mieście, których jest bardzo dużo, gdzie ludzie również mówią, że trzeba zrobić chodnik, trzeba załatać dziurę, a my zajmujemy się plażą w Lesznie. Mamy dużo innych spraw w Bożkowie i uważam, że nie leży to w gestii Rady Miasta i nie są kompetencje. Zgodnie z ustawą wszystko, co nie jest zastrzeżone, leży w kompetencji Rady Miasta. Pytanie jest takie, jakby się czuje marszałek województwa wielkopolskiego, jak Rada Miejska Leszna mu wskazała, że ma nie łączyć jednego szpitala z drugim, a to nie jest nasza kompetencja, ale nam się to po prostu nie podobało. To jest na takiej samej zasadzie, pani radna, pani przewodnicząca, że ponieważ mieszkańcy tam jeżdżą, korzystają z tego, sytuacja jest jaka jest, mamy prawo zabrać głos w imieniu oczekiwań mieszkańców i jakby tyle. Przyjęliśmy 5 uchwał stanowisk od 2009 roku w sprawach, które nie leżą w kompetencji takiej bezpośredniej miasta, więc to jest kolejna taka uchwała. Jeszcze raz, mieszkańcy proszą Państwa o zabranie głosu w sprawach, których ich interesują. Prawda? Dotyczy. Ja powiem w ten sposób. Rzeczywiście, gdyby nie ten jakby asumpt do uchwały w postaci petycji mieszkańców, no można by mieć rzeczywiście wątpliwości, czy nie wchodzimy tutaj w kompetencje powiatu. Ja mam nadzieję, że
pan starosta w ten sposób tego nie odbierze, bo jest to rzeczywiście tylko wyrażenie opinii, jakby wsparcie tej petycji mieszkańców. Z tego, co wiem i co mogę powiedzieć, to stanowisko prezydenta jest właśnie takie, żeby tych kompetencji powiatu nie naruszać. Natomiast jeżeli to dotyczy mieszkańców, a taki jest fakt, to oczywiście pozostawię to stanowisko pozostawi Radzie i my na przykład nie będziemy tutaj zajmować żadnej dyscypliny, ponieważ niech każdy rozsądzi sam i zagłosuje w odpowiedni sposób. Rzeczywiście jest to taki trochę grząski temat, natomiast mamy taką nadzieję, że jakiekolwiek nie będzie stanowisko Rady, to nie popsuje relacji z panem starostą, które są dobre i na których prezydentowi i miastu z pewnością bardzo zależy. Pani Stowania? Ja uważam, właśnie Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa, że podjąć temat na sesji jest jak najbardziej wskazany, ponieważ proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, pod tym się podpisali mieszkańcy, ja uważam, że nie tylko mieszkańcy Leszna, korzystamy z tego Bożkowa, my nie narzucamy panu staroście jak ma rozwiązać, my tylko wskazujemy stanowisko, aby wziął pod uwagę te głosy osób, które wyrażają swoje niezadowolenie za podjętą taką w przyszłości decyzją, którą pan chce podjąć. Ja tylko wspomnę, proszę państwa, państwo na pewno mieszkańcy Leszna pamiętają, za jakie grosze została wystawiona ta plaża poprzednio. Dobrze, że teraz nastąpiła chociażby zmiana wycenienia tego gruntu, ale pomimo tego nadal jesteśmy za tym, aby wzięto pod uwagę 800 głosów mieszkańców, którzy bronią tej plaży. Pan Grzegorz? Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj omawiając ten temat i abstrahując jak gdyby od tego ładunku merytorycznego, czyli samego przekazania plaży czy sprzedaży plaży, chciałem powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze, to co mówiła Pani Radna Mroczkowska, w Polsce jest wyraźny podział kompetencji władz. I myślę, że kto jak kto, ale osoby sprawujące funkcje publiczne powinny nie tylko znać ten podział, ale również uświadamiać mieszkańców w tym, jakie kompetencje ma Rada Miejska, jakie kompetencje ma starosta, jakie kompetencje ma minister, wojewoda czy marszałek, bo wiemy wszyscy, myślę z doświadczenia, że wielu mieszkańców tego podziału kompetencji nie zna. I teraz jeżeli mówimy o petycji mieszkańców, to ja podzielam zdanie pana przewodniczącego Szczota, że każdy mieszkaniec Leszna ma prawo zająć stanowisko w każdej sprawie, której czuje się dotknięty. Natomiast adresatem tej petycji nie powinna być Rada Miejska Leszna, tylko adresatem tej petycji mieszkańców miasta Leszna powinno być albo starosto powiatowe, albo ewentualnie wójt czy rada gminy Włoszakowice. A więc ja uważam, że my jako Rada Miejska Leszna nie jesteśmy władni do tego, aby nawet tą petycję rozpatrywać. Oczywiście ona w sposób formalny wpłynęła i my nie mamy jak gdyby możliwości, tak jak wspomniałem, merytorycznie ingerować w tą petycję. Możemy ją co najwyżej przyjąć, odrzucić lub odesłać do ponownego rozpatrzenia, nie wiem, tam powiedzmy w komisji. Natomiast moje zdanie jest takie, że adresatem tej petycji na pewno nie jest Rada Miejska Leszna. Ale petycja już jest. Do kogo była adresowana uchwała, stanowisko w sprawie łączenia szpitala, czy nie łączenia szpitala, no. Prawda? No, to nie była kompetencja Rady Miejskiej Leszna, bo to jest kompetencja marszałka, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i tak dalej, a jednak zabraliśmy w tej sprawie głos, bo uważaliśmy, że dla mieszkańców będzie to niekorzystne. To na takie zasady. Ja myślę, że rzeczywiście, gdyby tam nie wchodzimy w kompetencje tego, co się dzieje w Bożkowie, wokół jeziora, we Włoszakowicach, tak. Cały czas przecież od lat jesteśmy świadkami też pewnych konfliktów, które zachodzą w gminie na tle miejscowości Bożkowo i wszystkiego, co z tym związane. Także tu sprawa dotyka ewidentnie mieszkańców Leszna, dla których jest to oczywiście miejsce wypoczynku od pokoleń, od lat i którzy są zainteresowani tym. Ja pozostaje zapytać, czy 800 podpisów to jest dużo, czy mało. No, relatywnie myślę, że 600 mieszkańców Stanów Zjednoczonych pochodzenia polskiego wzięło udział w referendum, czyli 800 osób w Lesznie podpisuje petycję, no to jest to, dużo. Wydaje mi się, dużo jednak. Także należałoby przynajmniej pochylić się nad tym, jak my to ładnie określamy, bo tak jak wspomniał kolega Rusiecki, no może nie Rada jest adresatem, ale Rada już ta petycja została zaadresowana do Rady i coś należy z tym zrobić, nie wchodząc rzeczywiście w buty pana starosty,
mówiąc kolokwialnie, i nie zajmując się nie naszymi sprawami. Myślę, że w jakiś sposób to nasze sprawy. Naszymi, nie naszymi. No właśnie, ja, bo teraz, proszę Państwa, jeszcze raz. Zostawcie sobie jakąś dyskusję, jeszcze jeden temat chciałam tylko jedno zdanie na koniec, jeśli mogę, dla Państwa informacji. Ten skrawek plaży, który ma być sprzedany, należy do Skarbu Państwa, czyli tak samo do Pani, do nas, do wszystkich, tak. A zawiaduje nim starosta, więc tylko zawiaduje z nim, prawda? Więc nie jest on jego właścicielem, tylko ma prawo w imieniu Skarbu Państwa go sprzedać, zachować, wydzierżawić i tak dalej. Więc to jest jednak nasza sprawa także, bo to jest Skarbu Państwa, tak jak są grunty Skarbu Państwa na terenie Leszna, należą do nas wszystkich, tak ta plaża należy do nas wszystkich. To jeszcze na koniec zapytam o dopalacze, ponieważ będzie ten temat w czasie sesji, a konkretnie ma być powołana grupa ekspercka. No i bardziej chcecie się Państwo skupić na profilaktyce, tak? Tam są takie dwa projekty uchwał dodatkowe, jeśli chodzi o dopalacze, tak, Panie Przewodniczący? Rzeczywiście Pan Prezydent i grupa, z którą współpracował m.in. Pan Generał Tadeusz Pawlaczyk, przygotowała projekty uchwał. One dotyczą rzeczywiście, po pierwsze, powołania tej grupy eksperckiej, bo to jest temat trudny i złożony, prawda? No, Rada nie może się znać na wszystkim, musimy korzystać z i tutaj jest wymienione kilka osób, które ma pomóc, że tak powiem, w poszukaniu rozwiązań. Drugi temat dotyczy formalnego zakazu jakby prowadzenia takiej nielegalnej działalności na terenie Leszna. I ten trzeci projekt uchwały dotyczy to jest takie wsparcie innych samorządów przez Leszno w takich próbie zmienienia prawa ogólnopolskiego, bo przecież wiemy, że nasze możliwości na dole są niewielkie, jeżeli prawo jest dziurawe i jakby uniemożliwia skuteczną walkę z dopalaczami. Stąd też ten trzeci projekt wskazuje 5 zmian w prawie, które zgłaszają samorządy. I takim kompletem spróbujemy się zmierzyć z tym tematem. Pani Stefanie, tu się wyrywa? Tak, ponieważ bardzo pracowałam nad właśnie tymi trzema projektami uchwały dotyczących narkotyków i chciałam powiedzieć, proszę Państwa, tak, że na pewno Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za trzema tymi projektami, o których wspomniał Pan Sławek, za. Uchwała na druku 132, zakaz prowadzenia, udzielenia innym osobom środków zastępczych, inaczej czytając, dopalaczy, powoduje, że osoba, która będzie się tego dopuszczała, może zostać ukarana karą do 5000 zł. O tym będzie mówił projekt druku uchwały, na którą na najbliższej sesji, mam nadzieję, właściwie to jestem przekonany, że zostanie uchwalone. Ale dla mnie uważam, że też bardzo ważne jest, aby mieszkańcy miasta Leszna wiedzieli o tym, bo nie wszyscy zaglądają w przepisy prawa, nie wszyscy śledzą, co się zmienia w prawie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że oprócz tego zarządzenia, które będzie karał grzywną do 5000 osoby, jest coś bardzo ważnego. Osoba, która będzie udzielała innym osobom środki odurzające, może być podciągnięta do odpowiedzialności pod artykuł 59 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkotykom, który mówi, że, pozwolę sobie zacytować, żeby coś nie połknąć. Artykuł 59 ustęp 1 stanowi, że ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistej udziela innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega karze do 10 lat więzienia. I muszę Państwu powiedzieć, że w sierpniu, 26 sierpnia w Radomiu została zatrzymana osoba bardzo młoda, 19-letni mężczyzna, który właśnie udzielał środków, konkretnie dopalaczy, i ta osoba w tej chwili przebywa, jest w zakładzie karnym 3 miesiące i będzie mu prawdopodobnie postawiony zarzut z ustawy 59/1, a więc może ta osoba być do 10 lat. My mówimy, dlaczego mówię? Tu my mówimy do 5000 grzywny, a to jest, proszę Państwa, bardzo duży wyrok więzienia. Warto o tym wiedzieć. Ponadto chciałam jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, jak wspomniał Pan Sławek, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało druk o podobnym treści dotyczącej zakazu udzielania środków psychotropowych, ale my, proszę Państwa, wzmacniając
inne stanowiska innych miast, takie same stanowisko, bardzo podobne, nie może w treści brzmiące tak jak my, ale bardzo podobne. Chodzi głównie o pojęcie analogu strukturalnego wprowadzenia do tej ustawy. I takie, proszę Państwa, wprowadziło między innymi, takie stanowisko wystosowało Poznań, Wrocław. Ja tu przed sobą mam stanowisko Rady Miasta Puław z 20 lipca. Bo mamy troszkę ograniczony czas. Ja tylko chciałam jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Co to, proszę Państwa, jest pojęcie analogu strukturalnego? Bo powiem Państwu, że bardzo wiele osób, dużo osób nie wie, co to znaczy. Ja pozwolę sobie przeczytać, co to właśnie jest, że może spowodować jeszcze większe skutki pozytywne, że te narkotyki będą mniej dostępne dla osób, a szczególnie młodych, jak wiemy, około do 25 roku życia, jak się zapoznałam, korzysta z tych narkotyków. Ja może zacytuję pojęcie tego analogu strukturalnego. Po wprowadzeniu do ustawy pojęcia analogu strukturalnego nie będzie można było dystrybuować substancji o strukturze chemicznej takiej samej lub podobnej do struktury chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej. I głównie na tej regułce inne miasta wprowadziły swoje stanowiska do projektu uchwały i wysłały oczywiście do Rady Ministrów, do ministra zdrowia i tym podobne. Myślę, że to stanowisko nasza Rada Miasta w dniu 10 również przyjmie to. Pani Hańko, ja tylko krótko powiem, że oczywiście gdyby nam się to udało i gdyby doszło do takiej sytuacji, że organy nadzoru nie uchylą tych naszych uchwał, no to wtedy mielibyśmy szansę zaistnieć chyba jako pionierzy tutaj w Polsce, bo do tej pory niestety nikomu się nie udało, mimo że różne miasta wprowadzały takie uchwały. Co też jest istotne w tej uchwale, to, że jakby jest adresowana do mieszkańców miasta, którzy będą w pewien sposób poproszeni i zobligowani o powiadamianie organów ścigania o takich zajściach jak sprzedaż dopalaczy czy innych substancji chemicznych. I myślę, że tutaj to jest bardzo istotne, ponieważ być może, że ludziom powiadamianie organów ścigania zazwyczaj źle się kojarzy z pewnego rodzaju donosicielstwem, ale jest też donosicielstwo w dobrej sprawie i myślę, że w ten sposób należy to właśnie traktować. Oczywiście będziemy głosować za. Ja oczywiście jestem również za i uważam, że powinniśmy wszyscy monitorować to, służby w mieście, które są do tego przeznaczone, również monitorować, ale chciałabym zwrócić uwagę, żeby może też zwrócić uwagę na to, żeby edukować młodzież, żeby w jakiejś formie trafiać do świadomości młodych ludzi. I chyba tutaj też trzeba byłoby nad tym pomyśleć, bo jeżeli nie ma takich, chociaż ostatnio widzę, że są takie spoty ogólnokrajowe, ale może by też i w szkołach można było to wprowadzić. Mamy Komisję Praworządności, gdzie moglibyśmy na ten temat porozmawiać, żeby trochę bardziej uświadomić młodzież, jakie są tego skutki, a być może nawet drastyczne przykłady. Znaczy się do wypowiedzi Pani Basiu, tylko ja chciałam powiedzieć Pani Basiu, że jeżeli chodzi o zapobieganie narkomanii w mieście Lesznie, jest bardzo dużo już mówione. Ja się zapoznałam ze sprawozdaniem Komisji Praworządności z roku 2014. Może jeszcze bardziej to nasilić. Bardzo mi się podoba, na przykład ja bym byłam za billboardami, 3-4 takie znaczące billboardy, ale my tutaj przeciwdziałaniu nam pomoże. Dużo miasto robi. Po prostu tylko trzeba to wzmocnić, prawda? Co prawda tu jest, że jest w szkołach zajęcia, w Monarze, także to nie jest nam obce, ale ponieważ to jest taki... Wzmocnić. Zbyt łatwo dostępne. Panie Grzegorzu? Proszę Państwa, ja myślę tak, bo te projekty uchwał, tak jak mówił Pan Przewodniczący, one zostały niejako dokoptowane do porządku obrad, w związku z tym też myślę, że dyskusja nad nimi jeszcze podczas dzisiejszych posiedzeń czy jutrzejszych komisji będzie trwała, będziemy nad nimi dyskutować. Każda forma walki z dopalaczami, ze wszelkiego rodzaju uzależnieniem jest jak najbardziej wskazana, ważna i tutaj rzeczywiście też, mówiąc to już takim językiem troszeczkę, powiedziałbym, tematycznym, można eksperymentować. Tak. I każdy eksperyment, ten, który my podejmiemy, a okaże się skuteczny, jest ważny. Natomiast powiem tak, żadne dobre prawo, idealne, nawet czy ono jest prawem lokalnym, czy ogólnokrajowym, nie jest w stanie kreować zachowań ludzkich. I to, co powiedziała Pani Basia Mroczkowska, to, co wynika z programów, które miasto już realizuje i wiemy z zapowiedzi Pana Prezydenta, że tutaj będą one jeszcze bardziej wzmocnione. Edukacja, uświadamianie tak. I nie tylko samej młodzieży, ale przede wszystkim rodziców, bo w rodzinie i rodzina jest tym pierwszym ogniwem, które powinna wychwycić wszelkie uzależnienia. Dopiero w drugiej kolejności szkoła i prosiłbym,
żebyśmy też tak na to spojrzeli, że to nie szkoła w pierwszej kolejności, tylko właśnie rodzina, środowisko rodzinne jest odpowiedzialne za to, żeby młodzież po dopalacze nie sięgała. Czyli rozumiem, że musiałby się też znaleźć jakiś program taki profilaktyczny dla rodziców, tak? Ja myślę, że też ująć nie tylko dla dzieci. Ja myślę, że właśnie ta rada eksperta to przygotuje. Właśnie na tym polega, że ta rada eksperta to będzie mnie brała pod uwagę. Więc... To my im już podpowiadamy. No, powiem Ci tak, że pani Mokrzewicz jest tak dobra w tym temacie, że ona chyba ma wszystko w jednym paluszku i ona tak poprowadzi tą radę, że wszystkie drobne szczegóły znajdzie i wyprostuje. Tak, ale chodzi też o to, żeby dotrzeć do tych środowisk, które zazwyczaj są właśnie oporne na edukację, prawda? Bo edukują się ci, którzy się ciągle edukują, a są takie środowiska, które odrzucają jakby a priori te możliwości. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy program. Do zobaczenia w kolejnym magazynie samorządowym. Dziękuję bardzo.